Daniel Martyniuk, który dotąd był kojarzony głównie z kontrowersyjnymi wybrykami, zdaje się chcieć zmienić swoje życie i obraz w mediach, inspirowany karierą swojego ojca, Zenona Martyniuka, znanego szeroko jako król disco-polo i lider zespołu Akcent. Mimo wcześniejszych problemów z prawem i licznych skandali, Daniel podejmuje próby ustabilizowania swojego życia prywatnego oraz profesjonalnego. Ożenił się potajemnie z Faustyną podczas wypadu na Bali, co było zaskoczeniem dla wielu, sugerującym nowy rozdział w jego życiu. Wydaje się, że te zmiany są głębsze i obejmują nie tylko życie osobiste, ale także aspiracje zawodowe. Plotki o jego muzycznych ambicjach zaczęły krążyć już jakiś czas temu, a teraz zdają się potwierdzać. Daniel faktycznie planuje karierę w branży muzycznej, na wzór swojego ojca. Daniel Martyniuk wyraźnie stawia pierwsze poważne kroki w kierunku własnej kariery muzycznej, co jest kontynuacją jego wcześniejszych prób, jak choćby ballada Nigdy nie zapomnę, która zdobyła pewną popularność w internecie. Otrzymywanie pochwał od swojego ojca, Zenona Martyniuka, znanego lidera zespołu Akcent, tylko dodatkowo umacnia jego pozycję w branży muzycznej. Wzmianka o współpracy z Zenonem Martyniukiem wskazuje, że Daniel nie tylko czerpie z doświadczenia ojca, ale także zyskuje szansę na rozwinięcie swojego własnego stylu pod okiem wytrawnego artysty. To może być dla niego bezcenna lekcja, która pozwoli na dalszy rozwój i skuteczniejsze dotarcie do szerokiej publiczności. Sensacyjne plotki o współpracy ojca i syna potwierdziły się, kiedy Daniel i Zenon Martyniuk weszli razem do studia, co dodatkowo wzbudziło zainteresowanie fanów i mediów. Współpraca z Marcinem Millerem, liderem zespołu Boys i jurorem Disco Star, dodatkowo zwiększa szanse na sukces ich projektu muzycznego. Marcin Miller, mając bogate doświadczenie w disco Polo, może przyczynić się do stworzenia przeboju, który przyciągnie uwagę nie tylko fanów gatunku, ale także szerszej publiczności. Pojawienie się wspólnego nagrania z gościnnym udziałem Marcina Millera może być ważnym krokiem w rozwoju muzycznym Daniela Martyniuka. Dzięki takim kolaboracjom Daniel ma szansę na wypracowanie własnego miejsca w branży muzycznej, które nie będzie oparte tylko na nazwisku, ale przede wszystkim na jakości i unikalności jego muzyki. W związku z tym, jak rozwija się jego muzyczna kariera i jakie będą jej dalsze kierunki, będzie z pewnością ciekawym tematem do obserwacji zarówno dla fanów disco polo, jak i dla tych, którzy interesują się dynamiką polskiej sceny muzycznej.